Zróbmy jeszcze parę przykładów dotyczących pojęcia rząd wielkości. Ziemia ma średnicę około 1 razy 10 do potęgi 7 metrów. Która z tych odpowiedzi mogłaby być średnicą Ziemi? To jest wartość przybliżona, szacunkowa. I pytanie brzmi, która z tych odpowiedzi, gdybyśmy chcieli ją przybliżyć, byłaby najbliższa tej liczbie, 1 razy 10 do potęgi 7. Kluczem jest tutaj zdanie sobie sprawy, że 1 razy 10 do potęgi 7 to to samo co 1 i 7 zer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wstawię tutaj kropki, żeby lepiej się to czytało. Inaczej można powiedzieć, że 1 razy 10 do potęgi 7 to to samo co 10 milionów. Która z tych liczb, gdybyśmy chcieli z grubsza oszacować, byłaby najbliżej 10 milionów? Ta liczba tutaj to 1,271 miliona. Dokładnie 1 271 i 543. Gdybym chciał to z grubsza przybliżyć, to powiedziałbym, że to 1 milion. Na pewno nie powiedziałbym, że to 10 milionów. Wykreślamy to. To jest 12 milionów 715 tysięcy 430. Gdybym chciał to przybliżyć, to mógłbym powiedzieć, że tak, to jest z grubsza 10 milionów. Gdybym chciał to zapisać jedną liczbą, to w notacji naukowej to jest 1,271543 razy 10 do potęgi 7. Zapiszmy to. 12 715 430. W notacji naukowej to 1,271543 razy 10 do potęgi siódmej. Gdybyśmy chcieli to przybliżyć, tak zupełnie z grubsza, to zaokrąglilibyśmy tę część w dół, do jedynki. 1 razy 10 do siódmej. To wygląda na najlepszą odpowiedź. Sprawdźmy jeszcze następne. To jest rząd wielkości 100 milionów albo 10 do potęgi 8. To znacznie za dużo. A ta liczba to miliard albo 10 do 9. Też za dużo. To wygląda na najlepszą odpowiedź. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Ile razy większe jest 7 razy 10 do potęgi 5 niż 1 razy 10 do potęgi czwartej? Można te liczby po prostu podzielić. 7 razy 10 do 5 podzielone przez. 1 razy 10 do potęgi czwartej. To jest to samo, co 7 podzielone przez 1 razy 10 do potęgi piątej, podzielone przez 10 do potęgi czwartej. A to się równa 7 pierwszych, równa się 7. 10 do piątej to 5 dziesiątek pomnożonych razy siebie, a tu dzielimy przez 4 dziesiątki, czyli zostanie nam po tym dzieleniu 1 dziesiątka. Albo jeżeli pamiętacie własności potęgowania, to będzie to samo co 10 do potęgi 5 odjąć 4, czyli inaczej 10 do potęgi pierwszej. Czyli całe to wyrażenie uprości się do 10 do potęgi 5 odjąć 4, czyli 10 do potęgi pierwszej, co jest równe 10, czyli to się równa 7 razy 10, równa się 70. Czyli 7 razy 10 do piątej jest 70 razy większe niż 1 razy 10 do potęgi czwartej. Zróbmy jeszcze jedno. Od jakiej liczby 3 razy 10 do potęgi 9 jest 30 tysięcy razy większe? Tak jak poprzednio, możemy podzielić. Tu mamy 3 razy 10 do 9, od jakiej liczby jest 30 tysięcy razy większe? Podzielmy przez 30 tysięcy. Zobaczymy co nam wyjdzie. Tutaj zapisaliśmy liczbę w postaci wykładniczej, albo inaczej mówiąc w notacji naukowej, a tutaj po prostu zapisaliśmy liczbę bez żadnych skrótowych notacji i możemy albo rozpisać tę liczbę do zwykłej postaci i wykonać dzielenie, albo przekształcić tę liczbę do notacji naukowej. Zróbmy jedno i drugie. Jeżeli chcielibyśmy rozpisać górną liczbę, to będzie to trójka i dziewięć zer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I spację, żeby było czytelnie. I dzielimy to przez 3 z 4 zerami. 1, 2, 3, 4. I możemy poskreślać odpowiadające sobie zera. Podzielmy górną i dolną liczbę przez 10. Podzielmy jeszcze raz przez 10. Jeszcze raz przez 10. I jeszcze raz przez 10. Wykonaliśmy dzielenia przez 10. Podzielmy teraz górę i dół przez 3. Tu będzie 1. Tu też będzie 1. W mianowniku zostaje jedynka, w liczniku mamy jedynkę i 1, 2, 3, 4, 5, 0. Czyli to się równa 1 i 1, 2, 3, 4, 5, 0. Czyli 100 tysięcy. Teraz zapiszmy obydwie liczby w tak zwanej notacji naukowej. 3 razy 10 do potęgi 9 po prostu przepiszemy i dzielimy to przez 30 tysięcy, co można zapisać jako 3. Razy 10 do potęgi 1, 2, 3, 4 mamy 4 zera, czyli razy 10 do potęgi 4. Powinienem powiedzieć raczej, że trójka znajduje się na czwartym miejscu przed przecinkiem. 3 dzielone przez 3 to 1, a 10 do potęgi 9, dzielone przez 10 do potęgi 4, to 10 do potęgi 9 4, czyli 10 do 5, razy 10 do potęgi 5, co oznacza inaczej mówiąc jedynkę z pięcioma zerami. Czyli dokładnie 100 tysięcy, czyli 3 razy 10 do potęgi 9 jest 30 tysięcy razy większe od 100 tysięcy.